Projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej Gminy Handlu i Usług w sprawie nadania nazwy placowi targowemu przy ulicy Grzegórzewskiej w Krakowie imienia Czesława Marchewki. Czyjeś imię? Tak. Ale Jadokaska nosi, tak? Nie jest, że tak.
Może ktoś się zastanawia? Proszę? No to w takim razie moje pytanie jest bezprzedmiotowe, bo bardziej interesujące to by było zainteresowanie, prawda? Lodowiska imienia pana Machewczyka. No ale jeśli już hala ma swojego patrona, no to jest bezprzedmiotowe. Pan Jarosław się. Jak ja rozumiem, tutaj pojawiają się dwa, tutaj pani właśnie użyła zwrotu nadania placu targowemu. Mi się wydaje, że to nie nadajemy nazwę placu targowemu, tylko placu. Miejscu ten, który tam jest koło tej hali targowej plac, będzie nosił imię właśnie Markewczyka. A plac targowy raczej chyba nie będzie nosił imienia, tylko plac targowy po prostu będzie placem. Czyli cały ten plac, tak? No ja tak chyba rozumiem to. Miejsce po prostu. Tak mi się wydaje, że plac targowy... Bo plac targowy też mają swoje plac. Powiedzieć, że tam jest tam. Nie tak. Tak, to nie pierwsza dyskusja, która się toczy wokół tego tematu. Był już kiedyś pomysł przemianowania ulicy Średeckiego na ulicę właśnie Czesława Machewczyka. Ten pomysł padł głównie ze względów finansowych. Po prostu gmina uznała, że ilość zmian dokonywanych w adresach, w książkach meldunkowych, mieszkańcy protestowali, że będą mieszkali pod innym adresem i ten pomysł upadł. Pojawił się po raz kolejny i myślę, że no, po raz kolejny niestety został wybiony. I to głównie myślę ze szkodą dla imienia pana Czesława Markowczyka, bo żaden krakowianin nie będzie tego placu kojarzył z niczym innym jak placem pod halą po prostu. Generalnie wszystkie place targowe w Polsce noszą imiona własne nadane im przez mieszkańców. Najczęściej kojarzy się to z osiedlem, na którym one funkcjonują, z dzielnicą, i tylko z tym tak naprawdę. Naprawdę do wyjątków należą place, które mają jakąś nazwę taką, że ciężko jest skojarzyć. Myślę, że wyrządziłoby się wielką krzywdę panu Markewczykowi, ponieważ tak naprawdę przeszłoby to niezauważone przez mieszkańców. Jeśli chodzi o stronę na przykład finansową, no to też jest to bardzo poważny argument. Na placu funkcjonuje około 300 podmiotów gospodarczych. Każdy z nich musiałby, te, które prowadzą normalną działalność, musiałby dokonać wpisów do Wydziału Administracji bądź do KRS-u. Są to rzeczy kosztowne. Musieliby zmieniać pieczątki, adresy, no naprawdę całą masę różnych rzeczy, które są do załatwienia, ale są to rzeczy kosztowne. Byłem na spotkaniu w Urzędzie Miasta z komisją, komisja mienia takie spotkanie zorganizowała. Niestety również pana Markewczyka nie było. Bardzo żałuję, bo ja myślę, że on byłby najlepszym adresatem tych... przedstawiciela rodziny, którzy o to zabiegają, bo myślę, że lepiej byłoby ich przekonać, że to nie jest nowy pomysł. W trakcie tej rozmowy wrzuciłem taki pomysł, który wydaje mi się, że jest do zrealizowania przy odrobinie dobrej woli, ponieważ część, ta ulica, która otacza plac targowy, jest ulicą wewnętrzną, ale własnością jest gmina. Że ten łuk, który prowadzi wzdłuż nasypu kolejowego do ulicy Metalowców, można by nazwać właśnie po prostu nazwać tą ulicę dojazdową imieniem Czesława Markewczyka. Wydaje mi się, że jest to kompromis o tyle mający jakieś uzasadnienie logiczne, że po pierwsze prowadzi do lodowiska ta ulica, no a poza tym nie burzy całego porządku. Z tego co wiem, komisja mienia zlecił Zikitowi przeanalizowanie pod kątem prawnym nazwanie tej części ulicy imieniem Czesława Markewczyka. Także wnioskowo bym raczej prosił Państwa o wstrzymanie się z podjęciem uchwały. Być może to rozwiązanie kompromisowe zadowoli wszystkich, bo naprawdę jestem głęboko przekonany, że nazwanie placu imieniem Czesława Markewczyka po pierwsze może się, szczególnie młodzieży, no, kojarzyć tak dość, no, Markewczyk jakoś tak inaczej, będą jakieś docinki, po co to? Wydaje mi się, że to jest naprawdę
niepotrzebne. Rzuciłem również na tej komisji takie hasło, że w planach miasta Krakowa jest budowa lodowiska i to takiego prawdziwego zdarzenia na terenie huty. Jeśli to lodowisko, które już ma swojego patrona, tamto lodowisko nie ma, może temu się trzeba poświęcić i wtedy byłoby to naprawdę najgodniejsze miejsce. Dziękuję. Dziękuję. Pan Mieczysław. Proszę Państwa, Pan Prezes ma rację. Po prostu Pan Marchewczyk jest osobą bardzo zasłużoną dla sportu krajowskiego i uważam, że nazwanie placu, który już ma nazwę, bo nikt nie powie, że ten plac nie ma nazwy, bo każdy wie, to jest pod hałą. Po prostu nazwanie tego, co już jest nazwane, drugi raz będzie tylko powodować to, że plac Marchewczyka nie będzie placem Marchewczyka. Po prostu będzie placem pod halą dalej, gdzieś tam na jednej tablicy będzie i to jest wszystko tak, jak, tak. Także sugeruję, żebyśmy powinni zastanowić nad tym, czy podejmować taką decyzję pozytywną dla czegoś, co... Czy lepiej nie poczekać na to, żeby dla tego człowieka znaleźć lepsze miejsce, lepszą lokalizację. Jeszcze niestety muszę Państwa na chwilę wstrzymać, bo na sesję został zaproszony syn Pana Marchewczyka. W zasadzie jest to najbliższa osoba, która może poczekajmy na opinię Pana Wojciecha Marchewczyka, pana, czyli syna. On za 2 minuty powinien być, bo mówił, że nie zna Daszyńskiego już na początku, więc nie wiem, ale prosić o z klubu seniora niestety z Krakowia nikt nie odpowiedział. Ten inicjator pomysłu niestety odmówił. Znaczy no nie przyjdzie. No, bo ja co to po prostu myślę, że najlepiej byłoby faktycznie zwrócić ten projekt do komisji i ewentualnie jak będzie więcej informacji, no to wtedy można podjąć z Pana Marchewczyka, jak najbardziej nie wiem, co syn ma przyjść i powiedzieć swoje stanowisko, że chcemy usuwać informacje syna. Ja już specjalnie przyjechałam, to może słuchali. Zaznaczam, że nie ma żadnego zadania,
Czekaj i mogę tutaj wydarzyć przedwórze. Kwestia wystąpienia na danie tego placu, opinia tego placu wpłynęła do Rady Miasta Krakowa z pół roku temu. Po raz drugi, bo pierwszy raz był taki pomysł w 2006 roku. Niestety to było za krótko po śmierci ojca. W związku z tym ten temat wrócił teraz w 2012 roku w setną rocznicę urodzin ojca i prawie 10 rocznicy śmierci ojca. To był ten materiał, był na Komisji Kultury i Nazewnictwa Rady Miasta Krakowa, że tam został zaopiniowany pozytywnie. I poproszono mnie o to, żebym no pewnie z racji pokrewieństwa coś tu Państwu potrafił przybliżyć, bo chciałem powiedzieć, z wnioskiem o nadanie imienia tego placu wystąpiło trzy organizacje. Wystąpiła Klub Sportowy Krakowia, Polska Rada Olimpijska w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Te trzy instytucje złożyły wniosek z wolą o nazwanie tego placu właśnie imieniem inżyniera Czesława Marchewczyka, bo tak ma tu miejsce sprawa. Dlaczego tak jest, ja dam się otworzyć. To znaczy, to jest dokument Word, tak? Tak, tak, tak. No to akurat mamy starą wersję Word. Przykro. Chciałem Państwu pokazać ten wniosek uzasadniający, oczywiście go pamiętam i mogę go zacytować w sumie sprawy. Ojciec, jak pewnie Państwu z części znany jest, był jednym z najwybitniejszych sportowców w Krakowie. Był pierwszym reprezentantem Krakowa na Mistrzostwach Świata w hokeju. To jest pierwsza sprawa. Był trzykrotnym olimpijczykiem. Również był wielokrotnym reprezentantem Polski i uczestnikiem Mistrzostw Europy w piłce ręcznej, także był w dwóch dyscyplinach sportu, oprócz tego jeszcze był znakomitym waterpolistą. Co jeszcze z może niesportowych rzeczy, pracował zaraz po studiach, pracował w magistracie w Wydziale Architektury, dołożył rękę, nie tylko rękę i deskę kreślarską do paru projektów w Krakowie, które zostały zrealizowane.
Kolejna sprawa, jakie miał inne zasługi jeszcze, dlaczego ten plac? Ale przede wszystkim wybudowało to lodowisko. To była idea fix mojego ojca od początku do końca. To własne założone pieniądze są początek lat 60. Zdajcie sobie Państwo sprawę, jaka to była niezwykle ciężka rzecz, żeby się przebić. Tutaj było opuszczone boisko piłkarskie Olszy w stanie dewastacji, które miało służyć innym celom. Miało być zlikwidowane, ten teren miał być odebrany Olszy, znaczy nie tyle Olszy, ile Polskim Kolejom Państwowym, na jakiś inny cel. Teraz zdaje mi się też tam wraca ten pomysł jakiś wybudowania jakichś budynków, zdaje mi się, w tym miejscu. Ojciec sobie postawił cały swój autorytet na znajomości parę innych rzeczy i udało mu się przekonać przynajmniej władze PKP, jak i również Klubu Sportowego Olsza, żeby w tym miejscu wybudować lodowisko tak niezbędne w Krakowie, że pamiętacie Państwo, wtedy istniało chyba 8 sekcji hokejowych. Między innymi PKS Dębnicki, między Wisła Miała, Krakowia, AZS, PKS Dębnicki, o, było tych rzeczywiście sekcji dość sporo i uzależniona była gra tych sportowców od warunków klimatycznych. Najbliższe lodowisko, które było sztuczne, to było w Katowicach, był Torkat, no ale tak obłożony, że po prostu groziło tym, że hokej, czy w ogóle sporty zimowe, jak już wiosło, figurowe i te inne rzeczy, przestanie w Krakowie istnieć. W samym założeniu była to hala miała powstać, niestety brakowało od początku pieniędzy, a pamiętam, jak do domu przyszli komornicy, oklejali szafy, bo ojciec rozpoczął budowę, niestety nie mając środków obiecanych, które miał dostać, dopiero interwencja jego przyjaciela, który był Włodzimierz Reczek, że powiedzmy tam inne rzeczy, ale pełnił wtedy funkcję prezesa, wieloletniego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Środki przeznaczył na to, ta budowa wielkimi oporami ruszyła i została zrealizowana w ciągu roku, czyli to był jak na dzisiejsze czasy rekord świata. No i to lodowisko cieszyło się, jak wiecie Państwo, ogromnym powodzeniem. Grali tu Krakowie, grał również, aha, żeby uzasadnić bliżej działalność mojego ojca w Olszy, zobowiązał się, że po wybudowaniu lodowiska w tym terenie powołać, założy sekcję hokejową w Olszy. Oczywiście dotrzymał słowa, nawet do tego stopnia, żeby jego starszego brata namówił, żeby nie grał w Krakowie, a grał w Olszy w hokej. Tam, zgodnie z dobrymi efektami, tam właśnie taki trzeci zespół Krakowi, który grał na. Oprócz tego z tej działalności mojej, no to jest najważniejsze powiedzieć ojcu jedną rzecz, że był zawsze wierny barwom Krakowi, chociaż inne kluby te wspiera, wspomniałem PKS, znaczy wspomniałem Olszy, również dołożył swoją rękę, chociaż był fanatykiem Krakowi, do wybudowania hali Wisły. Po jego interwencji przedłużono jedno przęsło w hale Wisły i dlatego można było, przeprojektował to ojciec, dlatego można było tam grać. Również i w piłkę ręczną są Krakowie przez pewien okres czasu korzystała z tej hali do gry w piłkę ręczną. Oprócz tego reaktywował klub budowlanych ze znakomitą sekcją szermierczą, takimi zawodnikami Suski, Wojciech Zabłocki, czyli mistrzami olimpijskimi. Ojciec był kierownikiem tej sekcji i poświęcił kawał życia na tym. No, oprócz tego z działalności innej, no to był oficerem Armii Krajowej w randze kapitana, był, ukrywał się przez ponad rok w okolicach Gorlic. Został odznaczony wieloma, znaczy posiada wiele znaczeń z tym środowiskiem, czy Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Poza tym został honorowany Carlos Cagatos. To jest takie najwyższe dla byłych sportowców wyróżnienie. To są ci, którzy poza metą sportową mieli również ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach. No i najważniejszą rzecz miał, otrzymał srebrny numer 9, brązowy, przepraszam, numer 9, medal Krakowia Merenti, który upoważnia właśnie do występowania. To w największym skrócie, co mogę Państwu opowiedzieć, oczywiście no, to nieskończone źle. Jeszcze lepsze. Czy mam jakieś pytania? Czy... Najpierw Pan Jarosław, a później Pan Jarosław. Czym się Państwo kierowali, że wybraliście ten akurat teren na... Staram się go uzasadnić dość obszernie, że został budowany z inicjatywy ojca lodowisko w tym, na tym miejscu. Drugie, został uratowany teren dla celów rekreacyjnych, bo
miał być przeznaczenie tego miejsca dokładnie, gdzie jest w tej chwili lodowisko. Tam miał powstać, podejrzewam, budynek, jak widział jakiś budowany, w każdym razie coś związane na pewno nie ze sportem. To jest kolejna sprawa, sądzę, szalenie istotna i ten to dzieło ojca istnieje już 51, prawie 52 lata, czyli jednak ten pomysł i decyzja była ze wszechmiar trafna i potrzebna temu miastu, bo do dzisiaj, zwróćcie Państwo uwagę, nie powstało żadne drugie sztuczne lodowisko. Był okres czasu, że w hucie budowano, ale specjalnie zostało to lodowisko gabaretowo zmniejszone i nie można było uprawiać hokeja na tym lodowisku. Z jakichś powodów, nie wiem, w każdym razie taka rzecz była. Nie, ale nie o to mi chodzi, proszę Pana, tylko chodzi na to, dlaczego wybrali się pas targowy, żeby nosił imię. Oni, którzy stawiają takie pytania, no, że to plac, że to takie miejsce, no, przekupki, targi i tak dalej, nie jest takie miejsce prestiżowe, godne, prawda? Nie jest takie godne. Proszę Państwa, co do godnego miejsca, są też to miejsce najbliżej centrum, jakie sobie można wyobrazić, więc może nie mówić, że nie jest godne. Przebywa tu wielokrotnie, tu parę tysięcy ludzi codziennie, albo jeszcze więcej. Zatem był pomysł zrobienia stacji przesiadkowej, jak wiemy, miał być rozbudowany dworzec przesiadkowy właśnie w tym miejscu, gdzie jest plac targowy. Miał być podziemne duże garaże, parę innych rzeczy. Dobry miejsce. Ale tutaj Pan miał argument taki, że może lepiej poczekać na jakieś inne etapy. Proszę, ojciec był Pan mówię 10 lat temu, więc czas zapomina się pewne rzeczy. Pani jeszcze młodą osobą, ale proszę pamiętać, że jest okrągła rocznica, setna rocznica urodzin. Ojca, jak mówię, na początku przyszłego roku będzie 10. rocznica śmierci ojca, więc i posiadał odznaczenie typu Krakowia Merenti Brązowy, który przysługuje wtedy po 3 latach moratorium może ojciec otrzymać. Ja tylko, proszę Pana, nie mówię, bo się taką uwagę, że nadanie placu, nadanie nazwy nowej placowi, który w gruncie rzeczy w tak zwanym pojęciu potocznym i ukradzonym nazywa się pod halą. No wszyscy nazywają ten plac pod halą i on boje się, że nie będzie miał, nie znajdzie, powiedzmy sobie z powrotem w takim zwyczaju krakowskim, nie będzie się nazywał placem Markewczyka i boje się, że cała litera, która jest to serce, to włożone, że on się nazywał dla upamiętnienia Pana Ojca, nie będzie miało efektu, że w tym momencie będą wszyscy dalej mówić, że to jest plac pod halą, a gdzieś tam tablica będzie na boku wisiała i nikt o tym nie będzie wiedział i będzie mówił. A gdzie jest plac Nowaka Jeziorańskiego? A kto kiedy wiedział, że to jest plac kolejowy, tylko było powiedziane. Minął trochę lat i wszyscy wiedzą, gdzie jest ten plac, prawda? To jest taki przykład. On się zupełnie zmieni. Zupełnie się zmieni i na tym tak. Tu też nie powiedziane, że się zmieni, się nie zmieni. No, nie jest to ten wygląd tego placu, są coraz na zawsze nadany. Kraków się zmienia i bardzo się zmienia. I sądzę, że zmieni się również w tym miejscu. Na placu Szczepańskim ja kiedyś sprzedawano. Na placu, na małym rynku nawet były ryby sprzedawane, były jabłki rybne, no ale świat się do przodu. Co my możemy wiedzieć, co będzie za 20 lat? My tutaj, jak panowie, bo jak pana nie było, to myśmy tutaj właśnie przytoczyli to spotkania w Radzie Miasta, tą propozycję dotyczącą tej ulicy dojazdowej, która ulica to Ochala Prac, która byłaby godnie też, powiedzmy sobie, posłużyć właśnie na jej imienia. Przy okazji lodowisko mogłoby również przemianować się, nie mieścić się przy ulicy Siedlskiego, tylko przy ulicy pana Marchewczyka. Był taki pomysł rzeczywiście. To był pomysł złożony przez Klub Sportowy Krakowie na stulecie Krakowi w 2006 roku. Był żeby ulicę Siedleckiego, którego w Krakowie nigdy nie było Siedleckiej, nigdy z Krakowem nie był w żaden sposób związany, ale to może jakieś mniejszawstwa w tym momencie. Te dwa numerci, tą prawą stronę, która nie ma innych zabudowań, tylko jest hala i jest korty tenisowe Olszy są po tej prawej stronie. Taka była propozycja, żeby tą część ulicy przemianować po prostu nie Siedleckiego na Marchewczyka, te dwa numery, 1 i 3. Taka była cały czas, taki był cały czas pomysł, ale jak mówię,
no, szukaliśmy coś w pobliżu i to był nie tylko mój wniosek, nie tylko mój pomysł, jak i również, jak mówię, to w Radzie Miasta myśmy o tym dyskutowali. Jak mówię, to nie jest pierwszy miesiąc czy tydzień, bo to już jest, ta sprawa się dość długo ciągnie. A o której pan, to jak ulica Metalowców, o ile ja się orientuję. Nie miałem przyjemności niestety być na tym samym spotkaniu w Urzędzie Miasta co pan. Byłem na tym następnym i między innymi złożyłem tam propozycję, żeby się przyjrzeć temu, żeby ulicę wewnętrzną, która jest od wiaduktu kolejowego, wzdłuż kasypu kolejowego i wcina się w ulicę Metalowców, żeby tą część ulicy nazwać imieniem Czesława Marchewczyka. Wydaje mi się, to by odniosło dużo większy skutek i łatwiej by się było mieszkańcom do tego przyzwyczaić. Myślę, że to skojarzenie, bo na przykład ja na tym spotkaniu dowiedziałem się, że lodowisko ma swoją nazwę. Nie wiedziałem o tym wcześniej, mimo że jestem Krakusem od urodzenia i wychowałem się niedaleko od nazwy Wikiewicza. To wydaje mi się takie skojarzenie, że lodowisko przy ulicy Marchewczyka imieniem Adama Rocha Kowalskiego byłoby super rozwiązaniem, kompromisowym, nie burzyłoby pewnego porządku, między innymi tego związane z tradycją. Nasz plac jest umieszczany we wszystkich przewodnikach europejskich, turystycznych i wszędzie on widnieje pod nazwą Plac pod Halą Unitek. Wszędzie. Zmieniać te przyzwyczajenia, te nawyki w stosunku do odwiedzających turystów byłoby, wydaje mi się, dość ciężko, a Krakowian do tego namówić, wydaje mi się, to jest niemożliwe. Więc to rozwiązanie kompromisowe, wydaje mi się, że byłoby najsensowniejsze. Z tego, co na tym spotkaniu ustalono, to radni zlecili Zikitowi zbadanie sprawy pod kątem prawnym, bo jedyny problem, jaki widzą... Pierwszy raz się o tym odpada, że w tym momencie, że jedyny problem, jaki ja wiem, ja to miejsce znam na tym, że jest ta uliczka, że rzeczywiście wjeżdża na ten, zakręca na tym. To jeden z pomysłów, się nie wypowiada przecież, nie o to chodzi. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, na końcu języka miałem. Rzeczywiście, że to chodzi o to, że plac, znaczy ten hala sportowa nosi imię Rocha Kowalskiego, z wielkiego przyjaciela mojego ojca, ale też byłem świadkiem ich rozmów, kiedy Roch Kowalski mówił, że prezydent tu kaktus rośnie, jak ta hala. Wiemy, że oponował, że był oponentem. Bardzo wielkim, nie wszedł do komitetu. Ja dlatego się dziwię, że w ogóle... Był to pomysł Andrzeja Stanowskiego. Jest taka, jaka jest. Był to pomysł Andrzeja Stanowskiego, który to dziennikarza sportowego, który w jakiś sposób, nawet chyba bez konsultacji z rodziną, tam są dwie córki, bez konsultacji z rodziną Kowalskich została ta sprawa przeprowadzona. Jeśli to lodowisko miało nosić czyjąś nazwę, to na pewno pańskiego ojca, bo sposób ewidentny na to zasłuży. Niemoralnie byłoby w tej chwili zmieniać nazwę. No czy, nie, no to nie wchodzi w rachubę. Tutaj pan mówił, że proszę na nie wierzę, Jakub ja myślę, że zanim zaczniemy dyskutować o tej ulicy, o której pan wspomniał, myślę, że powinniśmy się zastanowić nad tym, co jest tam sprzedawane w niedzielę, w jakim stanie jest ta ulica, jaką ona pełni tak naprawdę funkcję. Nie słyszałem nigdy wcześniej o pana ojcu, tym niemniej po wysłuchaniu jego życiorysu, że przynajmniej jest imponujący. Wydaje mi się, że tego typu osoba nie powinna swoim nazwiskiem figurować w nazwie takiej ulicy. Ja pierwszy raz usłyszałem ten pomysł, dlatego w ogóle jego nie było. No, nikt mi o tym nawet nie wspominał. Jeszcze raz mówię, no, ja tu bardziej jestem z racji pokrewieństwa z moim świętej pamięci ojcem, wnioskodawcą, podkreślam, jest Klub Sportowy Kraków, który mnie upoważnił, no, żeby nie było cienia wątpliwości. No, tak samo jak Małopolska Rada Olimpijska też mnie upoważniła, żebym w tej sprawie z państwem, czy w ogóle przed Radą Miasta Krakowa rozmawiał. Więc jak mówię, oczywiście jest to z jakichś pomysłów, który był, to chodziło o to, że całość tego miejsca miała się wyróżniać. Jak mówię jeszcze raz, no, przypadków takich jestem też z wielu pokoleń krakowianinem, także wiele rzeczy, jak się Kraków zmienia za mojego krótkiego życia, też się Kraków bardzo zmienia i zmieniać się pewnie będzie. Chodzi o to, że to nie jest przypadkowo to miejsce, jeszcze raz mówię, można by byłoby dyskutować, gdyby to było miejsce przypadkowe, a to było miejsce, które, jak mówię, każdemu i w każdej chwili powinno się kojarzyć, bo wyrzucenie nazwy tej ulicy gdzieś poza to miejsce, się nazwa jak nazwa, no, po prostu by nic nie znaczyła, mówiąc brutalnie i szczerze.
Także tutaj jest jeszcze wielu Krakowian żyje, wielu jeszcze zawodników żyje, których ojciec trenował, którzy grali właśnie tutaj, na tym lodowisku. I też był pomysł, żeby się to lodowisko nie nazwało, że było przy ulicy Siedleckiego, tylko przy właśnie placu przy ulicy Marchewczyka. Jest szansa na realizację tego, jeśli ta ulica przyjęła taką nazwę. Jeszcze raz, ja na gorąco mi trudno w tej chwili wypowiadać się na ten temat, jak mówię, ale jest też głos przeciw, który twierdzi, że być może no, trzeba to rzucić się zobaczyć. Jak... Był na ulicy, a może byłaby okazja, żeby tam ładnie posprzątać. Pani Mariszewska. Bo tutaj pan prezes nam mówił o tym, że budowane jest, czy planowane jakieś nowe lodowisko w Kucie, tak? No tak. Na Kurwanowie też. Na Kurwanowie. Więc może... W Bronowicach na 100% obiecuję. Może właśnie tego nowego lodowiska, to nowe lodowisko powinno... Pani Madziu, naprawdę, już tutaj jest pani. Ale my nie jesteśmy na pani, tak? Przypominam ci, że nie jesteśmy na pani. Dalej jesteś policjantem. I ja się chciałem tylko odezwać, rzeczywiście nie tak do końca jest, że taka ulica jest, ponieważ tamki Staroci i Badziewia są na całym świecie i przy na bardziej dominikowanych ulicach niż przy rynkach, w związku z tym na to tak nie patrzmy. Patrzmy na to, czy to będzie ulica, która ma szansę w najbliższym czasie po nadaniu jej nazwy uzyskać to, powiedzmy sobie, w szerokiej opinii publicznej, że od tej pory będą wszyscy wiedzieć, że to jest ten dojazd, to jest ulica Marchewczyka. Ona wejdzie w mapy. Ona wejdzie, nawet jeżeli będzie, to jest będzie plac targowy pod halą przy ulicy Marchewczyka, już wtedy bardziej Przegórzewska Marchewczyka. I nie wiem, czy nie powinniśmy w sumie zastanowić się nad tym, czy tej uchwały w tej chwili nie przyjmować, tylko wspólnie ileś osób, czy Rada Dzielnicy przychylając się do tego, plac targowy, tak, zarząd placu targowego, czy tutaj, jeżeli pan się zgodzi i Rada Seniorów Lotniczowy, powinniśmy sporządzić nowy wniosek bardzo szybko do Rady Miasta. Ale wniosek jest, żeby ale żeby o ulicę. Rada Miasta, jak była pełna, ja wiem Państwu, nie wiem, czy Komisja Kultury i Nazewnictwa ten wniosek przegłosowała. On jest przegłosowany. On nie jest. Uchwała jest podjęta Rady Miasta. Tutaj była prośba z pana prezesa, żeby jeszcze raz tam w jakiś sposób ze mną się spotkać i przedyskutować, co też niniejszym zrobiłem. Przyszedł pan bodajże był za granicą wtedy, ile pamiętam. I tyle, co mi wiadomo na ten temat. A jeszcze co do miejsca, prawda? Jeszcze raz mówię, dlaczego to miejsce zostało wybrane? Proszę mi wierzyć, że to nie jest ad hoc podjęta decyzja. To jest od paru lat ona krążyła. W Radzie Miasta też była przez radnych tam i w Komisji Nadzewnictwa jakoś szukana i to zostało zaakceptowane. To nie, że jakoś były zapytania z kierunku Rady Seniorów Klubu Sportowego Krakowia. Chodziło o ten, cały czas była ta ulica Siedleckiego, ta tak zwana prawa strona, później, żeby się nie dało przesunąć, tutaj taka była akceptacja. Zresztą pan był podejrzany na tym posiedzeniu, także... Szkoda, że my w tej chwili mamy opiniować, co podjęła Rada Miasta i proszę, że uchwałę, proszę to, ode mnie tego nie wymagać, bo... Nie, ale przepraszam, chyba nie opiniowała Rada Miasta, tylko komisja. Komisja, to nie Rada, nie. Komisja, powiedziałem czytelnie, Komisja Kultury i Nazewnictwa. Z mojej strony to... Jeszcze pani Elżbieta. Dlaczego tylko myślę, że w tej chwili ta ulica, to jest droga wewnętrzna wyznaczy, która nie jest położona, to jest po prostu część placu. To jest nowe działki, żeby to miała różnica, musiała być udzielona na... Dopiero się do załatwienia, ale tak w tej chwili to funkcjonuje, że to jest jedna działka i dlatego tej działce, tej właśnie działce postanowiono nadać nazwę, bo nie ma tu wydzielonej. Nie ma wydzielonej, tak jest. Także myślę, że nadawanie nazwy wewnętrznego placu, no to też nie służy jako ulica jakaś bardzo dojazdowa, tylko właśnie tą ulicą, ani tam nie jeździć, prawda, wiele osób tam nie jeździć, a teraz wyjeżdżają, a nie... Także...
No, trzeba by tu jeszcze parę poszukiwać się urząd miasta musiałby zrobić, żeby to wydzielić jako ulicę. No ale tak jest moje prywatne zupełnie pytanie. Co mu to przeszkadza? Czy ulica, czy plac? Nie rozumiem co to. Chyba, że to jest jedna działka. Ja wiem, tutaj nie jest. Ja po prostu uważam, że to jest kolejna rzecz, zgodę z zatrudnieni, którzy mają to zrobić. Po pierwsze, po drugie, to nie będzie za darmo zrobione. Proszę mi, żeby nie kolejna rzecz. Ja nic nie byli wnioskodawcą, bo wniosek do nas płynął z Wydziału Zdrowia z prośbą o opinię. Tak. A wnioskowały organizacje, instytucje, które po prostu chyba zastanawiały się nad tym, też myślały. Natomiast tutaj na to Rada Dzielnicy. Tego placu funkcjonujemy, no to jak widać są głosy krytyczne również, ale nie w sensie, że to jest w sensie takim, żeby nie zdegradować, że tak powiem, w pewnym sensie tej osoby. Tylko z tego tytułu się bierze. Jeszcze jedno zdanie na koniec chciałbym powiedzieć, żeby mnie źle nie zrozumiał. Zasługi pańskiego ojca są dla mnie absolutnie przekonujące i nie podlegające żadnej dyskusji. Firma Unitar ma tylko wątpliwość, czy nadanie temu miejscu imienia Czesława Markiewicza przyniesie spodziewany skutek. Mam wrażenie i obawę, że nie. I to wszystko, bo ja uważam, że jest to postać Krakowa szczególnie wybitna i na takie miejsce w Krakowie szczególnie również zasługuje. Obawiam się, że to nie jest to miejsce szczególne. I tyle. Ale jeszcze słowo do pana, tylko pan uważa, że to jest tak zacna postać, to tylko może firmie pańskiej pomóc. To znaczy, jeżeli przy tak zacnej, ale kiedy ja mówię, że ten plac będzie się mieścił, że nie odniesie spodziewanego skutku. To jest moja obawa. Bo jeśli odniesie, to jesteśmy za. Jeśli awans i rewers, to powiedziałem, że również z pożytkiem dla kupców. Że jeśli to odniesie skutek, to jest to za. To znaczy ja chciałem taką jedną rzecz powiedzieć, ponieważ jak się zgadzam ze wszystkimi poruszonymi tutaj wątpliwościami takimi, że może jednak coś bardziej związanego z hokejem, a nie plac, że może prawda nie odnieść spodziewanego skutku, ponieważ nie przyjdzie się do świadomości krakowian, mieszkańców, ale jednak wyznacznikiem tego, czy to byłoby wystarczające uhonorowanie nazwiska, czy nie, moim zdaniem jest tutaj głos bezpośredniego spadkobiercy, właśnie pana. Jeżeli pan sądzi, że to nie wiem, wystarczy, czy że byłoby wystarczająco honorowe, to dla mnie to jest po prostu wystarczający argument za. Znaczy, chciałbym przedawać również wolę sądzę wnioskodawców, czyli 160 klubu Rady Olimpijskiej Polskiego Komitetu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. No, te trzy instytucje wystąpiły i sądzę, że zanim podjęły taką decyzję, mówię, to nie była ad hoc podjęta decyzja, to trwało troszkę, nawet bardzo długo, prawie 6 lat. W związku z tym tyle mogę powiedzieć. Ja też uważam, że miejsce jest godne i dobre dla pamięci mojego ojca. Na tym wiąże się z tym jednoznacznie. Nadawanie ulic gdzieś na peryferiach zupełnie nie związane z tym. Ja się z celem. Ale na pewno wiąże się i tu nie ma żadnej wątpliwości. Ale w tym momencie, ja tylko to, od czego przedtem zacząłem, że to jest nazwa zwyczajowa pewnego miejsca. Zmieniamy nazwę zwyczajową, która jest już w świadomości, w historii i w pamięci krakowian pod halą, nie mówiąc już o tym, że to jest taka nazwa, która poszła w świat. My ją możemy zmienić. Ale czy to będzie miało skutek, czy kiedykolwiek ten plac będzie tak naprawdę do świadomości, będzie jako plac imienia Mateusza. Plac będzie na mapie Krakowa. Pani Marysia, ja zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Mamy projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej imienia Andrzeja Usług naszej Rady, który pozytywnie opiniuje nazwanie placu pod halą targową i prosiłabym o przejście do głosowania. Kto z Państwa jest za, bo nawet musimy wniosek. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem wniosku Pani Marysi? Ja zabrałam na razie 2, 3, 4, 5, 6. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęcia? 12. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Kto się wstrzymał? Raz,
2, 3, 4, 5. Nie uchwała została podjęta. Dziękuję.